Cześć. Cześć. Wracamy do naszego alfabeciku S. Tak, tak. A upał trochę zelżał, więc... Więc kombinujemy S teraz dzisiaj, tak żeby było upalnie. Tak, S jak spam. Co to jest spam? No. To jest mielonka wieprzowa, chyba wieprzowa, nie? Chyba wieprzowa. U nas to występuje jako konserwa turystyczna, ale oczywiście to nie o tym mieliśmy mówić, bo nie jesteśmy ekspertami w kulinariach. Tak jest. No więc spamem została nazwana ogólnie niechciana korespondencja. Tutaj zależy, jak szeroko to traktujemy. No taki klasyczny spam to jest ten, który przychodzi na maila. Ale... Niektórzy zaliczają też do tego spam SMS-owy. Dokładnie, a także to, co dostajecie do skrzynki. To, co dostajemy do skrzynki. Badanie słuchu. Tak, badanie słuchu, no i tych gości, co teraz wyzwaniają do mnie w sprawie fotowoltaiki, żebym sobie na przykład tak, no, pojęcie na balkonie spamu się rozszerzyło troszeczkę, a pierwotnie właśnie dotyczyło maili. Tak, znaczy to wiesz, każdy sobie definiuje jak tam sobie no, chce, no to nie jest jakieś, wiesz, słownikowe. Natomiast generalnie upierdliwe, uciążliwe i niepotrzebne. Niechciane wiadomości wszelkiego typu, we wszelkiej formie, tak? Jeżeli by, nie wiem, nagle ktoś wpadł na pomysł, że będą jeździli goście z megafonami i tam krzyczeli reklamy, to... To już zrobił, no. No zrobili, ale także pod każdym blokiem, nie? A, wiesz, no tak, no. To też chyba by to można było uznać jako spam, ale my będziemy mówili o tym spamie elektronicznym typowo. Ta reszta nas niespecjalnie interesuje. Zresztą ta reszta ma siłą rzeczy ograniczony zasięg z takiej prostej przyczyny, że spam taki na skrzynkę pocztową to jednak kosztuje. Mhm. Po prostu, żeby wysłać komuś kawałek kartki do skrzynki, to trzeba za to po prostu zapłacić. Nawet jeżeli to są jakieś ekstra umowy na hurtowe wysyłki, no, to jednak zawsze coś kosztuje. To jednak kosztuje i taki człowiek, który rozsyła spam, no to sobie liczy, że tam, nie wiem, wyśle 10 tysięcy, przyjdzie mu jeden klient, na którym zarobi ileś tam pieniędzy, to czy mu się to opłaca, czy nie? Po prostu to się musi opłacać, tak? Jak każda działalność gospodarcza. No to chodzi, o to chodzi, żeby zarobić, czyli po prostu, żeby przychodzić dochody z tego spamu były wyższe niż wydatki poniesione na jego wysłanie. No i tutaj spam taki, czy to SMS-owy, czy na skrzynkę pocztową, czy ten taki przez wydzwanianie, no siłą rzeczy nie będzie miał takiej skali jak spam mailowy, który po prostu ma tą zaletę bądź wadę, zależy z której strony patrzeć, że jest po prostu bajecznie tani. Tak naprawdę to on nie kosztuje prawie nic. No bo co, trzeba postawić serwer, który będzie naiwaniał tymi wiadomościami. Dokładnie. Tak? I zautomatyzować, czyli tak naprawdę kosztuje nas zrobienie serwera i przygotowanie szablonu i już. I leci. I leci, tak. I czy tego będzie milion, czy miliard, to jest tylko kwestia czasu, czy ten serwer będzie pracował przez jedną noc, czy przez miesiąc. Tylko, że to też już nie jest takie proste, ponieważ tak się kiedyś wysyłało spam i to sobie działało, tak? Natomiast no, na każdą akcję, każda akcja rodzi reakcję i pojawiły mamy się natychmiast... filtry. Filtry mamy to raz i pojawiły się takie organizacje, część komercyjna, część niekomercyjna, gdzie po prostu można zgłaszać serwery rozsyłające spam. Oni to weryfikują w ten bądź inny sposób. Generalnie na ogół tak, że musi być ileś tam zgłoszeń w jakimś odcinku czasu różnych, żeby się dostać. Czyli to nie jest tak, że jeden życzliwy może wam serwer zablokować. I co? I jeżeli serwer wysyła spam, to się dostaje na taką listę. W tym momencie większość serwerów pocztowych z jakiejś formy tak zwanych RBL-i, czyli takich właśnie list blokujących spamerów korzysta. No i co? No i taki gdybym ja se chciał powysyłać spam, postawił serwer i zaczął ten spam wysyłać, to podejrzewam, że po 2-3 dniach góra by się skończyło rumakowanie, po prostu mój serwer znalazłby się na wszystkich możliwych listach spamerów, po prostu nikt by ode mnie maili nie przyjmował. Więc spamerzy po prostu zaczęli szukać innych metod. No, najprostszą metodą, wprost narzucającą się, są wszelkiego rodzaju oferty usług hostingowych, gdzie tam masz tydzień za darmo albo coś takiego, próbne okresy i takie różne rzeczy. Musiało to być przez spamerów bardzo chętnie używane, bo na przykład w chmurze Google'a, jak korzystamy, znaczy w ogóle w chmurze Google'a, jak robimy serwer, to mamy zablokowane porty do wysyłania poczty. Po prostu nie wyślemy z takiego serwerka w chmurze Google'a poczty tak normalnie. Trzeba to wysyłać przez dedykowany serwer do wysyłki poczty, więc Google ma nad tym po prostu kontrolę. Ale no są takie oferty, można sobie wziąć tam na okres próbny 24 godzin, 7 dni czy czegoś takiego, na wysyłać spamu, zablokują. Firma gdzieś jest na Tajwanie, więc co za problem, no. I cześć. Komu nic
nie płacimy. A druga metoda to są tak zwane spamboty. Spambot to jest serwer, który służy do wysyłania spamu, chociaż nie do tego został przeznaczony i właściciel czasami nawet nic o tym nie wie, że coś takiego ma miejsce. Tak. To są te wszystkie, tutaj będę mówił głównie WordPressy, ale to nie dlatego, że WordPress jest jakiś szczególnie zły, tylko dlatego, że jest po prostu bardzo popularny. Jest kupę stron na WordPressie, ale nie tylko na różnych Joomlach i innych, które zostały postawione, nie wiem, 2-3 lata temu. Ktoś tam komuś dał pieniądze za postawienie tej strony, ona sobie tak stoi. Nikt tego nie aktualizuje, nikt o to nie dba, ona sobie jest. Po prostu, żeby wjechać na taką stronę i tam się, tak powiem, umościć sobie gniazdko, to naprawdę nie jest wielka sztuka na takiego 3-letniego niekonserwowanego WordPressa. Nic pomysł, że z tego korzystają. Ja po prostu widziałem już jeden serwer, który tak właśnie właściciel stwierdził, że coś chyba nie tak, ten serwer działa, pan by zerknął, nie? No i zerknąłem, to tam, kurczę, wiesz o co chodziło, że spamerzy nawzajem sobie się blokowali, bo to tak, bo tam wlazło już kilku i no, jeden drugiego wycinał. Jeden drugiego wycinał, tak. I w tym momencie taki serwer po prostu staje się, no, botem po prostu, czyli przyjmuje zlecenia na wysyłanie spamu. Jak go zablokują, to co to spamera obchodzi, to nie jego serwer. On takich serwerów ma kilka tysięcy gdzieś tam po świecie. Jak mu zablokują 100, to on sobie 100 następnych uaktywni. I przed tym naprawdę już jest się trudno bronić. No bo to są IP-ki zupełnie losowe. Różne. Tak, no to nie jest jeden serwer, który możemy dopisać na listę, cześć, poszło, tak? To jest wszystko rozrzucone po całym to świecie. To jest wszystko rozrzucone po całym świecie i to nie to, że tam Koreę zablokujemy, albo tam jakiś inny Tajwan, tylko, bo to przychodzi sobie na przykład z Czech, z Polski, z Niemiec, z bardzo nawet różnych zwróćcie miejsc. Zwróćcie czasem uwagę, jak są nawet małpowane adresy nadawców. Czasem może to być zupełnie nieświadoma tego osoba, która naprawdę istnieje i ma jakiś adres. A tak, to jest zupełnie, to jest inna sprawa, że słuchajcie, poczta elektroniczna to jest jeden z najstarszych protokołów internetowych. No, on jakby tak policzyć, to pewnie będzie miał z 50 lat. I w momencie, kiedy go wymyślali, to nikt nie myślał o takich rzeczach, jakie się teraz dzieją. I naprawdę wysłać maila z podłożonym nieprawdziwym adresem nadawcy, to jest żaden problem. To jest naprawdę żaden problem. To nawet każdy sobie to może w domu zrobić przy pomocy dowolnego klienta, no chyba dowolnego klienta poczty, a co dopiero spamer, który z tego żyje, tak? Więc to, że ta wiadomość jest od Neti, od tam, nie wiem, od banku, czy od czegoś, to też naprawdę o niczym nie świadczy. No i co? No, jak się przed tym bronić? No, ogólnie są dwie, że tak powiem, linie obrony. Pierwsza linia obrony to jest serwer. Wasz dostawca poczty powinien korzystać z sensownych list blokujących spamerów i to jest ta pierwsza linia obrony. Mówię sensownych, bo są też zbyt rygorystyczne i mnie się na przykład zdarzało wpadać na jakieś listy za zupełną niewinność, bo potem śledztwo wykazało, że nie wiem, właśnie ktoś do kogoś wysłał maila, a tamten uznał, że to jest spam, zgłosił i cześć, i poszło. I potem się tłumacz, że nie jesteś wielbłądem, nie? Ale są takie sensowne, z których można korzystać. Ciekawostka na jedną z bardzo popularnych list. W pewnym momencie się cała chmura Microsoftu dostała. No, więc to jest pierwsza linia obrony, ale no, ona nie chroni przed tymi właśnie spambotami i tego typu rzeczami. No i drugie to są po prostu wasze własne regułki antyspamowe. No i trzecia linia obrony to jest po prostu tutaj w waszej głowie, czyli po prostu nie klikać we wszystko, co się da. A jeżeli zanim klikniecie, sprawdzić 2 albo 3 razy. Tak jest. No i przede wszystkim, no niespecjalnie korzystajcie z tego spamu. No pamiętajcie, to się spamerowi musi opłacać. Nawet jeżeli wysłanie spamu jest bajecznie tanie, to jednak coś kosztuje, bo trzeba opłacić raczej dosyć dobrego fachowca, który będzie to wszystko ogarniał, a jeżeli korzystamy ze spambotów, no to jeszcze tak naprawdę wchodzimy w działalność nielegalną, no bo to jest włamywanie się na osobne serwery, więc jest to działalność potencjalnie ryzykowna. Jeżeli ona nie będzie przynosiła... To przestanie to robić. No i proste. Więc dlaczego jest spam? Dlatego, że się po prostu opłaca. Także nie klikajcie w byle co, a po prostu musicie się też pogodzić z tym, że spam był, jest i będzie w mniejszym lub większym natężeniu. A od nas zależy, jak to będzie filtrowane i jak sobie z tym będziemy radzić i ile tego dziadostwa będzie. Dokładnie. Jeżeli nie będziemy korzystali z ofert spamowych, to one po prostu znikną. I oby tak się stało i tego Wam wszystkim życzę. A tymczasem widzimy się przy kolejnej literce. Cześć. Cześć.